Tragiczny w skutkach okazał się niedzielny wypadek, do którego doszło w miejscowości Lipniak w gminie Szypliszki. Około godziny 15 krajową ósemką przemieszczał się w stronę przejścia granicznego w Budzisku Passat, którym jechało dwóch mężczyzn. Z ustaleń policjantów wynika, że z nieznanych przyczyn kierujący osobówką mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącą prawidłowo ciężarówką. Starcie aut zakończyło się niestety śmiercią kierowcy Volkswagena Passata. Pasażer, zaledwie 18-letni mężczyzna, z obrażeniami trafił do szpitala. Droga przez kilka godzin była zablokowana.